Cześć, witajcie. Ja chcę uprzedzić od razu wszystkie komentarze, które będą pod filmem, że tak, kupiłem akumulator AGM od Volt Polska i nie będę chciał od nich żadnego, nie wiem, sponsoringu, dawania kasy, bo mój kanał nie powstał po to, żeby ludzie dawali mi kasę, bo mi się rzekomo należy. I tak dalej, bo ten kanał nie powstał po to, żeby dymać ludzi na kasę, tylko powstał dla przekazu. A przekaz jest jasny i wyraźny. Każdy, kto ma IQ na poziomie 170 i więcej, od razu zrozumie jakiś przekaz. Dlaczego zastosowałem taki akumulator w fotowoltaice małej, a nie większy? Po pierwsze dlatego, że większa masa. Akumulator żel AGM o kubaturze 100 Ah waży swoje odpowiednio i tu już musimy się liczyć z ogromną masą, która przy tym idzie. To, że wiecie, on ma 100 Ah, wielka pojemność, ale masa, on waży 40 kilo, to już nie jest jakieś tam 50 kg i musicie wziąć to pod uwagę, że niestety, ale tak, przeszliśmy przez ulicę i będziemy szli akurat tą drogą, gdzie wam pokazywałem właśnie to zdarzenie z pogranicza. I powiem wam tak, i mogłem wziąć coś większego, bo miałem okazję kupić 84 amperogodziny używany akumulator za niecałe 300 zł. Ale wiecie, z tymi używanymi akumulatorami to jest tak, że wiecie, on może zadziałać, może nie zadziałać, może mieć swoją pojemność, tak jak deklaruje sprzedający, albo nie musi jej mieć. Z jednej strony możecie kupić kota w worku, dosłownie. I to nawet nie wiedząc, czy kot jest naprawdę w worku, czy jest to worek siana. No. To jak eksperyment Schrödingera z kotem. Gdzie kot jest zamknięty w pudełku szczelnym, nie widać w ogóle, co się z kotem dzieje, ale w środku ma trujący gaz, a równocześnie materiał radioaktywny. I póki nie odsłonimy pudełka i nie zobaczymy, co się dzieje z kotem, on jest zarówno żywy i martwy. No tak, no to jest prawda. Kot jest zarówno żywy i martwy, póki nie zobaczymy, co się dzieje w środku z kotem, póki nie odsłonimy pudełka, to kot jest zarówno i żywy i martwy. Koniec tego tematu. No i wracając do tematu akumulatoru, no, jak widzicie za mną, to jest to miejsce, gdzie pokazywałem właśnie na nagraniu kolejne miejsce z pogranicza, gdzie właśnie ta kula świetlista wyleciała z tamtych krzaków, wyleciała i się na tej wysokości, drzewa rozleciała, czyli wybuchła fala uderzeniowa, która powstała, to aż jak mnie walnęła, to mnie cofnęło do tyłu, aż dobrze to pamiętam. No i potem dopiero się zbiegowisko ludzi zbiegło, co to petarda, Achtung, że teraz zacząłem opisywać, że widziałem, że z tych krzaków wyleciała świetlista kula, ona na tej wysokości i na tej się wybuchła i fala uderzeniowa, która powstała, mnie uderzyła i cofnęło mnie do tyłu. No tam zaczęli mówić, debil, idiota, co ty pierdolisz, kurwa, naćpany, nachlany jesteś, ty. Jak to typowe tępe wieśniaki. Buje, no my wiemy lepiej. No, oni zawsze wiedzą lepiej. No. Umiem mówić starą polszczyzną taką ze wsi. Jeno ze wsi, byśmy chodziła po drzewa i kurwa, żem widział, latało i się rozjebało w lesiu. No. Język starej wsi polskiej to jest taki specyficzny, że jak się go nauczysz, to można nieźle pannę zbajerować nawet. A w sklepie, jak ostatnio wywinąłem orba, to nawet wyniosłem kole za darmo. Nie ukradłem, tylko na koszt firmy. No. Dalej. No i ten akumulator właśnie AGM, to powiem wam tak, że 84 fajna była, tylko że nowa, a nie używana. Bo z tym używaniem to różnie bywa.
No to mój brat cioteczny, który wrócił od Niemiec, bo on pracuje w firmie, która montuje windy i niezłe kokosy tam zbija, bo jest zarówno i monterem, a i spawaczem. A wiecie, że w Unii Europejskiej, poza Polską, bo Polska to jest kurwa ciemnogród społeczny i chuj kurwa w ogóle. Poza Polską, zobaczcie sobie, ile kosztuje robota spawacza. Nie wiem, on tam mówił, ile jest od centymetra spawu, czy coś takiego. On mi jak pokazał cennik, to mi oczy mało nie wyszły. No. A w Polsce to jest psi chuj. Przepraszam za słownictwo. No i on powiedział, że moja instalacja jest zajebista, że on by to spokojnie dopuścił nawet do podłączenia do sieci, żeby prąd sprzedawać, ale powiedział zasadniczy problem to jest taki, że ten akumulator to jest dobry, wystarczy, ale mam coś lepszego. Akumulatory trakcyjne, które no, tak samo masz napięcie 12, 24, 48. No ale i tu jest zasadniczy problem. Mają w chuj pojemności energetycznej, czyli są w stanie ogromną ilość energii zgromadzić w sobie. Przepraszam za słownictwo, ale ja tutaj opisuję tak, jak mój brat cioteczny mówi najczęściej. A po holendersku chujo morgen, to jest dzień dobry. No. Chujo morgen wszystkim. No i ogólnie akumulatory trakcyjne właśnie cechują się tym, że mają ogromną i tu naprawdę słowo ogromną jest zajebiste pojemność energetyczną. Są w stanie w sobie zgromadzić gigantyczną ilość energii. No i żywotność też jest zajebista. To nie są te najnowsze akumulatory teraz, co wszyscy reklamują. Te to możecie sobie tyłek nimi podetrzeć. Akumulatory trakcyjne to dopiero jest coś. No wiecie, jak sobie wstukałem w Allegro akumulator trakcyjny, jak zobaczyłem, ile kosztuje. O! No. Mogę powiedzieć parę tysięcy. No ale nie powiem. Powiem wam szczerze, że żywotność i magazynowanie energii jest w opór. Powiem wam tak, że gdybym podpiął taki akumulator trakcyjny do mojej fotowoltaiki, nie wiem, co bym musiał podpiąć, żeby go rozładowywać w znacznym stopniu. Powiem wam tak, ten akumulator, który dałem, wystarczy w zupełności. Ja obliczyłem to nie po to, żeby mieć wielki magazyn energii, bo mi się należy, bo tak. Nie, ja obliczyłem to po to, że im większy akumulator, im większy magazynowanie w amperogodzinach, tym dłużej to się ładuje. A wziąłem pod uwagę, ile słońce znajduje się w punkcie A do punktu B, ile godzin, ile będzie trwało ładowanie, więc uznałem, że 45 amperogodzin jest w zupełności wystarczające. Sianie mi się odbija, przepraszam. Więc powiem wam tak, że jeżeli macie więcej paneli, które dają na przykład 490 W, to oczywiście, jak macie dwa takie panele, to już możecie nawet 8 takich ciapusiów sobie wstawić i wtedy to ma sens, ale jak macie dwa panele, które dają 20 V i 100 W, czyli razem 40 V i 200 W, no to przepraszam bardzo, że to powiem. Przepraszam bardzo, że to powiem, no ale no to już moja instalacja nie zdąży naładować do końca dnia tych wszystkich akumulatorów, bo to jest fizycznie niemożliwe. Dlatego trzeba myśleć, co się buduje, do czego się buduje, co się chce osiągnąć. A to jest właśnie fotowoltaika mała, była moim autorskim pomysłem. Autorskim pomysłem w sensie, że ja to wszystko wymyśliłem na nocnej zmianie w pracy. I powiem wam szczerze, możecie to budować, możecie kopiować moją konfigurację, ja nic nie mówię. Nawet nie mówię, że nie możecie, nawet mówię, że możecie i powinniście. Chcę wam tylko powiedzieć, że wszystko to wymyśliłem, obliczyłem tak, żeby to wszystko chodziło optymalnie. Czyli ładowanie akumulatora ma być optymalne. To tamto ma być optymalne. I to ma działać. Bo wiecie co, jak w Polsce wystąpi blackout, bo będzie ten blackout,
Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego politycy mnie nie słuchają. Jak w niektórych filmach już dawno temu mówiłem o elektrowniach geotermalnych, że Polska geotermiką powinna słynąć, że mamy do tego podstawy, że mamy wszystko, że wybudowanie jak tej jednej elektrowni geotermalnej kosztuje 60 milionów złotych, a wybudowanie jednej elektrowni atomowej 14 miliardów, jak nie więcej. No i potem jeszcze obywatele, którzy korzystają z tego prądu, spłacają ją przez 30 lat, no bo musi się zwrócić. No, a do tego dochodzą konserwacja, eksploatacja i tak dalej, i tak dalej. To w razie, no dajmy na to, konfliktu zbrojnego, to jeżeli rakieta czy bomba pierdolnie w elektrownię atomową, no to mamy problem, jeżeli naprawdę będzie potężna bomba. A jeżeli ta sama bomba pieprznie w elektrownię geotermalną, to tylko mamy rurę dymiącą z ziemi, która nasuwa przegrzaną wodą i to jest wszystko, zero promieniowania, zero skażenia, zero paniki i tak dalej. No i geotermia jest o wiele tańsza niż atom. Więc ja naprawdę się zastanawiam, dlaczego politycy pchają się w ten atom, który jest po prostu, no nie jest dobry, nie mówię, że atom jest zły, tylko po prostu trzeba z głową to robić. Jak na razie, zamiast wydawać na elektrownię atomową, to nasz rząd polski ratuje niemiecką firmę Bosch. No bo tak, bo niemieckie wiatraki są o wiele lepsze. A Chińczycy udowodnili, że ich wiatraki 10 razy przeganiają niemieckie. No, no to o czym to dowodzi? To dowodzi tego, że niemiecki przemysł okant dupy jest do czegokolwiek przydatny. Powiem wam tyle, że ja mam nadzieję, że moje widzimisię na temat geotermiki też ruszy, że naprawdę w Polsce zaczną być budowane elektrownie geotermalne, że naprawdę będzie to miało ręce i nogi, że naprawdę ktoś naprawdę ambitny, kto jest inżynierem, z zawodu inżynierem, elektrykiem, podejdzie do tego, będzie to nadzorował jakaś pi z naszego rządu, która nic nie umie i naprawdę podejdą do tego jak należy. Bo chciałbym żyć w kraju, który jest zasilany z OZE. Ma tam może atom, nie mówię, że nie. Ja nigdy nie byłem przeciwko atomowi, tylko atom budowany rozsądnie, a nie na głupa, nie na gwałt, bo już potrzeba, nie na szybko, tylko budowany rozsądnie, przemyślany, dobrze skonstruowany, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a nie budowany na odpierdol, żeby było i kurwa, o fajnie, zobaczcie, mamy atom i co? Bo jak dobrze znamy konsekwencje, jakie były nieraz na świecie, to ten atom miał różne. No. Tak samo jak było z japońską elektrownią w Fukushima, gdzie też po latach dopiero wyszły różne cyrki na wierzch, że tam też wało walenie w chuja podczas budowy. Jak sobie dobrze poczytacie, to zobaczycie, że miałem rację, bo tam sami Japończycy mówili, że no przy projektowaniu elektrowni Fukushima to jednak oni popełnili wtedy błędy. A kto miał kurwa wiedzieć, że fala tsunami będzie tak ogromna, że zaleje generatory diesla? Nikt tego nie wiedział. No, teraz to jest fajne wytykanie palcem, ale wtedy oni nie byli tego pewni nawet. Bo nikt nie był świadomy tego, że coś takiego się zdarzy. Więc dlatego mówię, że elektrownia atomowa powinna być zabezpieczona na wszelkie możliwe sposoby. Nawet przed falą, która będzie miała, nie wiem, 200 metrów wysokości. No tutaj to może trochę mnie wyjebało w kosmos z tym stwierdzeniem, ale uważam, że elektrownia atomowa powinna być nawet zabezpieczona przeciwko Armagedonowi. Armagedonowi. Najwyżej poleci Elon Musk z chłopakami, będą wiercić na asteroidzie Teslą. Dobra, pozdrawiam was. Trzymajcie się.